Kontynuujemy grę Doom 3, etap 4, Administration. Na początku tego etapu będziemy mieli animację. I don't think you understand, Dr. Petruger. No, I understand everything. I'm telling you now, Doctor, the UAC is taking over this operation. Operation? Is that what you're calling it? The situation is out of control. It's not out of control, Swan. You are. I'll manage this, and you and your flunky will be taking control of nothing. Do you understand? Yes, Petruger. I think I do understand. Okay, plan B. No i od razu zombiacy będą z pistoletami. Zaczaję się tu na niego. Nie, nie wyszedł. Zombiak zwykły. Sierota obrzygana. Welcome to the Alpha Labs. Formerly designated Phase 1 by the Union Aerospace Off-World Research Division, the Alpha Labs began construction on October 29, 2095 and became fully operational July 17, 2021. Originally created as the Prime Science and Research Facility, Alpha Labs are responsible for the development of leading-edge technologies. To gdzieś się impcza i następni zombiacy z shotgunami albo pistoletami maszynowymi. Poszedł. Ko-ko-ko-ci-ci-cio. No chodź tu. Następny leci, a bo tu Iga. Tu gdzieś zombie jak będzie się czaił. Tu jest gdzieś po prawej stronie. PDA kolejne. Alan Dornweiler. O, tam gdzieś w tle się jakieś rozruba dzieje. Jack Campbell wali z BFG do impów. Dlatego on powiedział plan B w intrze do tego etapu. Dobra, postrzelamy sobie z pistoletu teraz maszynowego. Bo na razie zombiaków nie będzie. Będą impy. Tam jest gruby zombiak, co mnie rzucił beczką.
A tutaj nam Marine powie, że nic nie możemy zrobić, żeby go uratować. Don't stop, buddy. There's nothing you can do for me. They're all gone. Wszyscy zginęli. Surprised us. They just came out of nowhere. There's still a few squads operating. But they're all cut off from each other. Try to find them. Zginął. Access denied. Musimy zlokalizować PDA William Banks, żeby otworzyć te drzwi i wejść do sektoru Alpha Labs. Czyli ten ogromny kompleks UAC na Marsie to można porównać do Black Mesa z Half-Life'a. Jeżeli chodzi o ogromność, o wielkość. O, jest i zbroja. To i tak się nie obrócę, to ją sobie wezmę. Tam kolejne impy będą. Tu sobie wezmę shotguna, bo mnie impy zaskoczą w ciemności, bo światło zgaśnie w tym korytarzu. Tu sobie tą apteczkę jeszcze zostawię. Zombie. Kociak cicicia. Drugi. Skurwysyn. Tą drugą też sobie zostawię chyba. Albo dobra. Tamtą wezmę, a tą zostawię na biurku. No tu właśnie z tej walizki wyjął Jack Campbell tego BFG i Elliot Swan rozmawiał przez ten komunikator z Betrugerem w tym pomieszczeniu, w intrze do tego etapu. To będzie kolejny zombiak z pistoletem. Sierota. No i tu, proszę Państwa, spotkamy nowego przeciwnika, jakim jest Pinky Demon. Mój jeden z moich ulubionych przeciwników. On się pojawi, jak wciśniemy przycisk na tamtym monitorze, żeby otworzyć tamte drzwi, gdzie są na celowniku. Tu sobie jeszcze pozbieramy amunicję. Płytki pancerza.
No i patrzcie się i podziwiajcie. To jest właśnie Pinky Demon. Jeden z moich ulubionych przeciwników. Najpierw spróbuję wyważyć drzwi, a potem wyskoczę przez szybę, żeby mnie dorwać. A ja ucieknę od niego. Dwa strzały wystarczyły. Tam w korytarzu wyżej, powyżej schodów będzie kolejny Pinky Demon. Kolejny zombie chyba z pistoletem będzie. Zginął. Tu będzie imp kolejny, za mną z tyłu się pojawi. Mocno mnie zranił, skurczysyn. Tylko ja się tutaj wrócę i potem apteczkę tam wezmę. Bo to ją tutaj zostawiłem. Przynajmniej chociaż jedną dużą apteczkę. Tu jeszcze jeden wyjdzie. Chyba. No, zombie. Jeszcze sobie sprawdzę te pomieszczenia. O, jest PDA kolejny. Jonathan Mobes. Jeszcze drugie jest pomieszczenie. Nie, więcej nie ma. Bravo team reports there's some sort of unidentified growth taking over parts of the base. I don't know what it is, but it can't be good. Stay sharp. O cholera. Shit. Najgorsze to jest to, że jak on cię trafi, to nie można uciec. Trudno jest uniknąć pocisków w takim wąskim korytarzu. No to jest te przejście, co żeśmy nie mogli wcześniej przejść. O, jest apteczka. Welcome to the Alpha Labs, formerly designated Phase 1 by the Union Aerospace Off-World Research Division. Idziemy teraz po PDA pana Williama Banksa. It
isn't working. No i tu jest Elliot Swan i Jack Campbell. Coś sabotują. We can't do it here. We'll have to access the system somewhere else. All right, let's go. Zombie. To jest horrorystyczne miejsce. Jakieś flaki wypływają z piekła. Otaczają całe pomieszczenie. Będą zaatakują nas impy, jak weźmiemy ten PDA. Już od razu. Jeszcze jeden będzie? Jeszcze. Nie wiem, co to był za śmiech jakiegoś demona. I przy okazji mamy przepustkę jego, Williama Banksa. Będziemy mogli wyjść już z tego etapu. Żyje, cholera jasna. Jeszcze raz. Już lepiej, już nie straciłem nic. Wracamy się tą samą drogą, skąd żeśmy przyszli. Tu będzie kolejny Pinky Demon, trzeci w tym etapie. Tam na dole się pojawi. Nawet nie drgnął się. Może jakąś apteczkę nam uda jeszcze znaleźć. Wyciu. Kokok, ci. Zranili mnie mocno.
Chodzi mi właśnie o to pomieszczenie tutaj, co jest. Bo to jest William Banks. Chcę to obadać tutaj. O, jest apteczka. Duży pakiet amunicji do shotguna. Nowa broń. Nowa broń, jaką jest granat. Granaty są dobre do eksterminacji rewenantów. Chyba coś jest? Jeszcze nie, nie ma. Tu w zasadzie więcej nie ma nic, a powinna jakaś apteczka tu być. Zbroja jest, ale nie ma apteczki. Przynajmniej chociaż jedna. Dobra, idziemy do wyjścia. Jakoś to przeżyjemy. I tu nam się kończy etap czwarty, administration. Access granted.